Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan dyrektor Robert Chciuk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panam się, dzień dobry. Polska konsekwentnie domyka system chroniący nasze środowisko przed odpadami. W maju tego roku weszła w życie ustawa wdrażająca u nas dyrektywę SUP, zwaną również dyrektywą plastikową. Ona radykalnie ogranicza wykorzystywanie opakowań przedmiotów z tworzyw sztucznych. Z kolei ustawa o systemie kaucyjnym, ustawę tę przyjął parlament tydzień temu, 17 sierpnia, i przekazał do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Komisja Europejska ma czas na ewentualne uwagi do 11 września. Wtedy po prostu mija termin notyfikacji. To takie podstawowe informacje o tych dwóch ustawach. Portal W Gospodarce i Gazeta Bankowa od lat towarzyszyły pracą nad tą ustawą, jedną i nad drugą. Zapraszaliśmy do paneli poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego wszystkie zainteresowane strony, administrację rządową i kluczowe firmy działające na tym rynku. Panie dyrektorze, pana departament był motorem tej ustawy, zresztą tak samo jak ustawy SUP. Jak będzie wyglądał nasz system kaucyjny? Jakie obejmie produkty? System kaucyjny, który tak jak ustalił pan redaktor, w tej chwili zakończone zostały prace parlamentarne, będzie obejmował opakowania. System kaucyjny będzie obejmował opakowania na napoje z tworzyw sztucznych do 3 litrów, butelki ze szkła wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Te frakcje, które zostały wprowadzone do kaucji, do systemu kaucyjnego, były szeroko konsultowane zarówno z branżą, z producentami, jak również przede wszystkim z, albo szczególnie intensywnie ze sklepami, z punktami handlowymi, które będą ten system realizować. Założenia tego programu ustawy kaucyjnej są następujące. Poza frakcjami, które już pozwoliłem sobie wymienić, trzeba zwrócić uwagę, że jest to system, w którym wprowadzający opakowania, napoje w opakowaniach z tworzyw sztucznych, jak również tych pozostałych frakcji, mogą powołać tak zwanych operatorów systemu, czyli przedsiębiorstwa, organizacje, które będą zajmować się zbiórką tych opakowań bezpośrednio z punktu sprzedaży, prowadzić całą logistykę tego działania. Kaucja, jeżeli chodzi o jednostki handlowe, bo to też jest istotne, zostało w trybie właśnie prac konsultacyjnych, jak również w parlamencie określono minimalną powierzchnię lokalu handlowego, która ma obowiązek wprowadzić system kaucyjny od 1 stycznia 2025 roku na 200 metrów kwadratowych. Oznacza to, że mniejsze jednostki handlowe, mniejsze sklepy, przedsiębiorcy będą mogli również wprowadzać ten system, ale o mniejszej powierzchni handlowej, ale na zasadach dobrowolności. Nie wyklucza się możliwość również wprowadzenia działania systemu kaucyjnego poza jednostkami bezpośrednio handlowymi, poza sklepami. Ustawa takie możliwości daje. Operator systemu, który zostanie wybrany przez wprowadzających, będzie zobowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia, które będzie wydawane przez ministra klimatu i środowiska, oraz spełnienia szeregu wymagań, które zostały wprowadzone w ustawie. Wysokość kaucji, bo myślę, że też jest to jeden z istotnych tematów, została określona maksymalna stawka w ustawie, natomiast realna stawka, która zostanie określona na drodze rozporządzenia, ale nie ukrywamy, że na chwilę obecną trwają analizy rynku,
Wsłuchujemy się również w głos przedsiębiorców, branży spożywczej, która, no, chcielibyśmy, żeby ta wartość kaucji z jednej strony była atrakcyjna dla klientów, czyli po prostu dla tych, którzy będą zwracali tą kaucję dla społeczeństwa. Natomiast z drugiej strony nie chcielibyśmy, żeby była zbyt wysoka, ponieważ no, racjonalizm chociażby tego przemawia za takim rozwiązaniem, aby, ponieważ kaucja będzie liczona Kaucja będzie prawdopodobnie wliczona w cenę butelki czy opakowania. Panie dyrektorze, jeszcze chciałem zapytać o te małe sklepy. Pan wspomniał o dużych sklepach, a małe, mniejsze sklepy o mniejszej powierzchni będą mogły, jeżeli będą chciały przystąpić do takiego systemu. Ale co może zadecydować, że one zdecydują się na przystąpienie do takiego systemu? Co jest tym takim elementem zachęcającym do tego, żeby mniejsze sklepy również włączyły się do systemu kaucyjnego? W naszym przekonaniu i na bazie rozmów z stowarzyszeniami przedsiębiorców przemysłu spożywczego, również tych małych przedsiębiorców, wynikało, że istnieje duże zainteresowanie tych mniejszych podmiotów gospodarczych o powierzchni handlowej poniżej 200 metrów kwadratowych, chociażby ze względu na to, że utrzymają ciągłość, powiedzmy, działania z klientami. Jeżeli klient będzie mógł dokonać, tak jak zwykle to robi, swoich zakupów w takich sklepach, no wydaje się również interesujące, aby kompleksowo one obsługiwały klienta, czyli również, aby klient mógł oddać te opakowania, czy to stworzyć tutaj, czy puszkę metalową, czy butelkę z wielokrotnego użytku w tym samym punkcie. Tak, to są takie. To są takie, że to jest oczywiste. To są takie korzyści rynkowe, o których pan wspominał. To myślę, że to będzie ważny argument, żeby włączyć się do tego systemu. Mam jeszcze pytanie, kto za ten system będzie płacił? Czy to jest system, który, no, będą organizowali uczestnicy rynku, ale kto, no, jakie będą jego koszty, kto będzie partycypował w tych kosztach stworzenia tego systemu? Tak jak powiedzieliśmy, system organizują wprowadzający napoje w opakowaniach, czy to stworzyw sztucznych, czy w butelkach szklanych, czy w puszkach metalowych. Natomiast kaucja co do zasady będzie naliczana, następnie będzie zwracana. Nie zwrócona kaucja, natomiast będzie, czyli taka, w której już wprost możemy powiedzieć, pomimo że została naliczona, a odbiorca nie zwrócił po prostu jej kaucji do punktu, gdzie może oddać tą butelkę czy te frakcje, ta kaucja będzie bezpośrednio przekazywana na rozwój tego systemu kaucyjnego. Pan wspomniał o terminie, zresztą ten termin jest wpisany w ustawie, czyli styczeń 2025 roku. Czy ten system zdążymy wprowadzić, czy właściwie czy firmy zdążą wprowadzić ten system, żeby on właśnie działał, właściwie mają rok czy no, trochę więcej niż rok na wprowadzenie tego systemu? Czy jest to realne, jak pan uważa? No, wiemy o tym, że na etapie prac parlamentarnych pojawiły się głosy z środowisk właśnie branżowych, popierane przez część powiedzmy innych środowisk jeszcze, które wyrażały bardzo dużą obawę co do możliwości wprowadzenia tego terminu, że ten termin jest za krótki, że system będzie ciężko skonstruować, no, w tym okresie, de facto, no, nieco ponad roku. Chciałbym zwrócić uwagę jednak, że trzeba zwrócić uwagę, że będziemy po pierwsze zwracać szczególną uwagę na monitoring, będziemy monitorować ten system. Myślę, że będziemy również wspierać w przypadku pojawienia się jakichś problemów, czy to natury administracyjnej, czy innej, w powstawaniu tych operatorów i sprawnego wdrożenia realizacji zadań, które wskazuje system kaucyjny. Chciałbym również zwrócić uwagę, że
wprowadziliśmy tak zwany system sekwencyjny, czy jak to woli, krokowy dojścia do wymaganego poziomu 90%. Mianowicie mówimy w pierwszym okresie o 77% skuteczności zbierania w ramach systemu kaucyjnego. To myślę, że również będzie prowadzić do z jednej strony motywacji, ale z drugiej strony niewątpliwie przyczyni się do takiego stopniowego budowy tego rynku systemu kaucyjnego w Polsce. Doświadczenia krajów są różne, które już mają system kaucyjny. Niektóre miały okres zasadniczy dwuletni. To wynika z bardzo wielu czynników, jak kwestie specyfiki gospodarczej danego kraju, jego powiedzmy potencjału zarówno przemysłowego, jak i też trzeba na tym spojrzeć, usługowego. To myślę, że te obawy będziemy na pewno to monitorować. I te obawy, mam nadzieję, że przy dużej determinacji te nasze założenia ustawowe zostaną wprowadzone. To jest istotne, jednak ten termin roczny wydaje się krótki, ale on jest jednak istotny. No ważne, że jest określony ten czas realizacji. No, z punktu widzenia gospodarki, to im szybciej po prostu ten system zacznie działać, tym lepiej. Pod każdym względem jest to korzystne, również z punktu widzenia budżetu, no bo jednak fakt, że duża część tych odpadów nie jest przetwarzana, no kosztuje nas to. My płacimy też kilkaset milionów złotych rocznie za to, że nie spełniamy tych norm, które powinniśmy spełnić, także no są to również pewne oszczędności, ważne oszczędności dla budżetu. Panie dyrektorze, chciałem jeszcze zapytać o inne opakowania, bo w ustawie nie pojawiły się takie na przykład opakowania jak tak zwane małpki czy kartony. Ten temat również wzbudzał pewne dyskusje w czasie pracy nad tą ustawą. Czy jest taka możliwość, czy jest w ogóle możliwość poszerzenia tego systemu o te kolejne produkty? Tutaj dyrektywy unijne nie ograniczają możliwości wprowadzenia poza innych frakcji, o których mówił pan redaktor, czy też tak zwanych butelek szklanych jednorazowego użytku, bo o tym rozumiemy pod nazwą małpki, czy też powiedzmy wielomateriałowych opakowań z kartonowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak jak powiedziałem na wstępie, jednym z istotnych elementów, które musimy wziąć pod uwagę i braliśmy pod uwagę w trakcie prac konsultacyjnych, były możliwości tych podmiotów handlowych co do możliwości ich zbierania. Poza tym braliśmy pod uwagę również trwałość tych opakowań. Na przykład mówię tutaj o tych jednorazowych butelkach szklanych, które mogłyby stanowić duży problem w samym logistycznym ich przechowywaniu, zbieraniu, przechowywaniu, późniejszym transporcie. Nie chcę tutaj w żaden sposób przekreślić możliwości dalszego rozwoju systemu kaucyjnego, natomiast niewątpliwie na tym etapie wydaje się, że jest to trudny, ale wypracowany kompromis ze wszystkimi stronami biorącymi udział w systemie kaucyjnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan Robert Chciuk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.